Dobra. Mogę rozbudować w takim razie teraz to małe miasteczko. Tak, to wezmę teraz od razu drzewca wiatru. Trzeba więcej drewna. Jeszcze? 140. Już będzie. O. Tak, żeby nie zawadzał. Git. Ale jeszcze więcej chochlików. Może tutaj nie wychodźcie? Chociaż... Dobra. Już jesteście, to będziecie. Badania zakończone. Kogoś tutaj mógłbym też wysłać do leczenia. O, tak? Drzewiec wiatru. Teraz chimery będą. Właśnie na nie czekam. Oho, i Lidona trzeba zlikwidować. Majew. Też, błyśnij tutaj. Katujemy go. Brak kosztów. Większe przychody. Git. No i teraz możemy likwidować resztę. Prościzna. Właśnie, wzmocnię się po kolei. W sumie mogę zakolejkować. Tak, jeszcze więcej do drewna. I tak będziemy ich używali. Gniazdo chimer. Czego wymaga? Trzeba więcej drewna. Cudownie. Dobra, to drzewca wiedzy strzela. Tu za daleko? Nie. O. Dobra. Gitens. I tak, oswajanie hipogryfów, żeby jeszcze na hipogryfy wskakiwały łuczniczki. Wtedy hipogryfy nie atakują tak dobrze tych latających, ale za to strzelają też na ziemię. Czas na łowy. Banał, tu się nic nie dzieje, jeśli chodzi o nasze straty. Dobra, zlikwiduj ją. Chwilę to zajmie. Prościzna. To serpenta. Serpentra. O, a jednak nie taka prościzna, widzę. No dobra, opracuję coś. Jeszcze dodamy jakieś zaklęcia, dodamy hipogryfy, druidów pazurów. Budynek jest gotowy. Hipogryfy. Ze dwa. I właśnie, chimery. No. Tutaj jeszcze druidzi szponów. Oni tutaj są? Nie mamy już żadnych. Nasz święty gaj. No, kolejni. Cudownie. Znowu nic nie zrobią nam. Prawda? Prawda. Dobra, chimerki niedługo będą. Druidzi szponów? Niekoniecznie. O, tutaj jest już skończone, więc dwie łowczynie, dwie łuczniczki. Chodźcie sobie za Malfurionem, albo za... O, lepiej będzie za walczącą wręcz Majew. I tak one będą z dystansu atakowały, ponieważ będą się trzymały na pewien dystans, żeby nie zawadzać. Badania zakończone.
Chociaż czasami to bywa tak, że jak patrol jest, to one właśnie bardzo mocno zawadzają, ponieważ tworzą takie kółeczko adoracji. I trudno osobie, która jest śledzona, przejść. Dobra, spalające zionięcie. To od razu chcę mieć. Wtedy niszczenie budynków to będzie prościzna. Jeszcze właśnie jak będę miał hipogryfy, które atakują latających, ponieważ hipogryfy bez łuczniczek plus jeszcze chimery to jest najlepszy kompos. No dobra, to więcej hipogryfów od razu. Ja planuję tutaj zrobić coś takiego. Rozwalę jego bazę na tyle, żeby oni nie mogli już nic produkować, czyli zapewne wystarczy, że rozwalę im budynki takie, no te do żywności. Jakkolwiek by to się nazywało. I oczywiście wszystkie te wieżyczki. No i kto będzie tam nas atakował, to wtedy też dostanie. I wtedy będziemy mogli sobie pozwiedzać, przedmioty pozabierać. Tutaj jest jeszcze jedna potencjalna baza za drzewkami. Druga kopalnia. Tylko jakbym ją zrobił, to oni by atakowali mnie tutaj. Więc to kolejny problem. Zrobię najpierw, żeby nie było w ogóle wrogów nowych. I potem będziemy szaleli. Okej, daję go rozwalać. Gdzie jesteś, Majew? Tutaj, okej. Koniec jest coraz bliższy. Okej. Sprawiedliwości stanie się zadość. Małe koszta. A właśnie, mi tu już suzienek zacznie brakować zaraz. O! Ej! Co jest? Halo? No tak. Super. Teraz nie widzę, gdzie buduję. O! O! Cudownie. To jeszcze jeden. Tutaj. Tu. To się nazywa gra na ślepo. No i proszę, będzie. Co to będzie? O właśnie, bestie. No tak. W końcu zaraz same bestie będą atakować. O właśnie, od razu chimerka jest już jakaś? Nie ma? Ej, chimero! 3-2-0. Latające powinny atakować właśnie takie fruwające. Ej, uspokojenie, muszę rzucić. No, tak będzie lepiej. Jeszcze awatar zemsty. Dobra, rzucę też gwiazdy. Jak tam? Chimerki! Dobra, robią się już. Muszę zrobić drugie gniazdo. Tu. Czas na łowy. Wszyscy przeżyli, okej. Zakończę to polowanie. Tak. Co grozi tej krainie? I tak. Musimy się śpieszyć. No i git. Coś jest. Przyjemne dźwięki. Badania zakończone. Tak więc ja tutaj nie muszę niczego więcej robić. Tylko kolejne badania. Siły natury. Zaklęte smoki? A, no tak. To jeszcze inny rodzaj. A, ciekawe, górskich olbrzymów jeszcze nie możemy robić. Spokojenie. Właśnie. Tutaj jeszcze w takim razie zrobię więcej do leczenia gdzieś tu. Górski olbrzym ma ciekawą rzecz. Może wziąć bojową maczugę, czyli wyrwać drzewo. I używać jako maczugi 15 razy. Co robi, że zadaje obrażenia oblężnicze zamiast zwykłych. A to się różni tym, że oblężnicze zadają większe obrażenia jednostkom słabo opancerzonym i budynkom. Budynek jest gotowy. A zwykłe obrażenia, normalne, zadają większe obrażenia
średnim pancerzom, czyli takim standardowym. Tak jak tutaj. A nie, akurat łowczyni jest nieopancerzona. Górski olbrzym ma średni pancerz. Tutaj bohater ma bohaterowy pancerz. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Tutaj średni. No generalnie średni jest najbardziej popularny. O, są chimerki. Mogę zacząć robić mój skład. Dream Team. Robcie, robcie. Jeszcze tutaj zwykłych chimer więcej też. Chimer. Hipogryfów. Druidzi szponów, driady, nie. Nie muszę nic ulepszać, oprócz tego... Ultrawizję też mogę zrobić. Wtedy będą miały zasięg widzenia taki sam jak w dzień, co może sprawić, że akurat chimery będą dalej strzelały. To może się opłacić. Za mało złota. Duże koszta. Okej, okay, zaraz będzie mi się opłacało atakować. Kontrol. Muszę trochę czegoś zjechać. To może nie będę robił tego... O, hipogryfa. Wciąż małe koszta. Okej. Okay. To w takim razie jeszcze tutaj studzienko. Gdzieś ją wsadzę. Wsadziłbym, gdybym wyrwał z korzeniami prastarego obrońcę. I tak zrobię. Chodź tutaj. O. Ty do naprawiania się garnij. A ty z kolei... Tutaj. O. No dawaj, dawaj, dawaj. Jak słoń. Zgrabny i zwinny. Dobra, to mój pierwszy team, a to drugi team, który podąża za pierwszym. Łatwa sprawa. Dobra, ty jeszcze leć do drewna. Okej. No to czas coś zrobić z nimi. Mamy duże koszta. A, jeszcze można... Aha, tutaj będzie o 10 zwiększona. I tak, jeszcze dołączajcie do teamu. Chimerki. Bo co dwie głowy, to nie jedna. Tu mogę sobie jeszcze podbindować gniazdo chimer. Będzie przydatne. A właśnie, mogę przecież podbindować wszystkich. Mogę wtedy scrollować sobie. Okej, okay. Niech leci za tym od razu. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Oh yeah. Lady Serpentra. Zaraz dostanie tak, że się nie pozbiera. Oho, już dostaje. No i pięknie, teraz tylko wrócić właśnie, zaczerpnąć zdrowia i wigoru. Pięknie. Jeszcze ultrawizja i będzie Gittens. No dobra, atakujemy. Tutaj zgarnięte. Tutaj, tutaj, tutaj. Mhm, żółwie. I kopalnia, tak jak mówiłem. Pluskają sobie. Jak łatwo w taki sposób, prawda? Bo tylko ci, którzy strzelają na tak daleki dystans, żeby zaatakować na powietrzu ludzi, mogą skontrować cokolwiek. Tutaj jest taki mały przyczółek przy fontannie zdrowia. Był... Co tam? O, Illidan. To może ja zrobię jednak tutaj grupę Tyrande i Malfurion. Dołączajcie do tego teamu. O, tak będzie lepiej. W sumie pomogę. Dawajcie, dawajcie. Tak, Illidana. On się leczy, ale to mu nie wystarczy. O, jakie szybkie leczenie z tego uspokojenia na błędnych ognikach. 120 życia mają tylko. Dobra, niech wszystkie naprawiają budynki. Co prawda niektóre mają coś już do roboty, ale w razie czego
będzie prościej. Jak odciągnę od pracy. O, tutaj. Uwolnię tą grupę. Co prawda już przesadzimy z kosztami, ale cóż. Niektóre rzucają. Czym? Prądem. To tak jak my. Tylko my walimy jednym wielkim wyładowaniem. O. Zadanie wykonane. Bogato. Taki... Nie. Aha, już myślałem, że was skierowałem dalej. Dobra. W takim razie muszę zrobić tutaj jeden wielki team. Czy sen przytępił moje zmysły? Na stanowisku. Tak, żeby móc wami sterować. Okej, to chyba wszyscy. Nie, jeszcze nie? Ci, co przyszli jeszcze. No, teraz powinno to być wszystko. I tak, sobie patrolujcie. No. Teraz to jest wszystko. Kittens? Flota? To się nie przyda. Coś tu jest? Puk, puk. Z tym splunięciem jest bardzo dobrze przy atakowaniu budynków. Miota kulą palącej żółci, która uszkadza budynki. No, możemy pozwiedzać. Jak tam? A, Lady Serpentra. Więc tak. Uspokojenie, gdzie ty jesteś, Malfurionie? Dobra, powinno wystarczyć. Majew leczy się też, tylko ją okrążają, zaraz zginie. I ty sobie patroluj, żebyś nie zapomniała o tym. To się nazywa odsiecz. Uuu, ostro. To też się dzieje. Niestety też giną. No ale cóż. Dobra. Jeden hipogryf na razie mi zginął chyba. Hipogryf jest za dwa żywności, tak? Zaraz to od razu skieruję chimery gdzieś, tu na przykład. Odkrywamy sobie na chillaucie. Jeden hipogryf. Za dwa, tak. Tutaj raczej nic ciekawego nie będzie, ale upewnijmy się. Pozwiedzamy, o właśnie. Tu jest mniejsza mikstura uzupełnienia, ty jak mówiłem, nic ciekawego. Nawet o niej zapomniałem. Skrzynie, tylko nie chcę trafić w nikogo z was. O. Zwój regeneracji, też taki nijaki. Aczkolwiek, skoro mamy miejsce, do następnej misji przechodzi Majew i Tyrande. Więc trzeba wyekwipować. Tyrande ma jeszcze trochę miejsca, ale z kolei Malfurion też ma trochę rzeczy. Pierścień ochrony daj od razu Tyrande. Tak to możecie coś wziąć. Możesz wziąć od razu to i co tutaj jeszcze będzie? Ten zwój? Dobra, tutaj jest taki ukryty teren. Można się przeteleportować, jeśli się nie lata, ale tutaj nic nie ma po prostu. Flota. A co ciekawe, wiecie, że jak ptaki lecą w kluczu, czyli w takiej literze V, to tak naprawdę one nie lecą cały czas w takim samym układzie, tylko wymieniają się. To jest tak zrobione, że ten, który leci na samym początku, na samym środku, ma największy opór powietrza do pokonania. Katują mi! Fu. Dobra, sporo straciłem. Fu. Muszę to inaczej zrobić. Więc wymieniają się właśnie rolą bycia na samym początku. Okej. No dobra, to paru mam. Więc tak, chimery? Już limit. Ja zrobię tutaj trochę. Na zapas.
Ile mam? 2. Może być. Hipogryfy muszą być. Tak. Aha, radzą sobie. Ktoś zginął. 3 jednostki nawet. Okej, udoskonalej to, skoro mam kasę. Niech giną te jednostki. Przykro mi, ale no cóż. Dobra, narobiłem kolejkę, więc mimo tego, że zaraz będzie maks żywności, to będzie zakolejkowane i od razu zacznie się robić. Niestety to jest możliwe tylko kiedy jest jeszcze możliwość, żeby zrobić następną. Co ja? Dobra, w takim razie ja teraz atakuję właśnie te budynki. Te 2 zniszczyć i wracamy. Tak. No i wracamy. Szybko, 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 szybko. Aha. Ty tu nie szalej. Bezczeszczą nasz święty gaj. Dobra, mam mało tych chimer, niestety. Kończy się złoto. Dobra, tutaj... Uj. Dobra, szybki nalot. Na to i zwiewamy. Badania zakończone. Dobra, muszę mieć więcej ich, żeby na raz niszczyć. Dobra, teraz muszę się uleczyć koniecznie, nie chcę ich tracić. Lady Serpentra. Co jest? Chodźcie tutaj. Bez sensu. Bezczeszczą nasz święty gaj. No dobra, będę miał mniej jednostek tutaj. Dobra, troszeczkę uleczone, aczkolwiek nie aż tak jakbym chciał. Fuj, 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 fuj! Proszę bardzo, o gwiazdy. Tu trzeba się teleportować, no tak, fuj. Chodź tu. Aha, wy tutaj jesteście. Okej. Dobra, leczenie jeszcze. To sobie tutaj jeszcze patrolujcie. W takim razie. Kopalnia złota. Kończy mi się złoto. Przejdziemy najwyżej tam, na drugą stronę. Aczkolwiek, dobra. Już teraz... A, mogę tutaj przecież dojść. Dobra. Z takim składem to ja będę niszczył te budynki. Wystarczy właśnie, że skoczę, rozwalę budynek i wyskoczę, żeby nie kontratakowali. Zawaliła się kopalnia. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, niszczę to i wyskakuję stąd. No, fuj. Znikajcie, znikajcie, znikajcie! Dobra, mam nadzieję, że wyskoczy jeszcze z tego... z tej siatki. Nie wyskoczył niestety. O, wyskoczył. Ale chyba jeden zginął. O, jak miło. Jeszcze ktoś? No cóż, trzeba będzie zająć tą kopalnię. Być może. Dobra, tymczasem wychodzę sobie. Zaatakuję to. Nie, bez sensu. Więc tak. Patrzcie tu. Te beczki można zniszczyć. W sumie to też. Chyba nie zaatakują. Nie. Runamany.
Dobra, leczenie. Daje. Dużo daje. Najew. Hej. Czy ktoś zagraża ci dziewuszkę? Atakuj. Wola bogini jest śmierć. Najew. Poskakuj stąd. Rzucaj tego awatara zemsty. No i jako tako. Aczkolwiek powinienem chyba pomóc. Ej tam. Dobra. Jeden budynek. No. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Oki. Leczenie. Radzicie sobie? Jako tako wam to idzie. Górski olbrzym zginie. Chodź tu. A jednak nie. Dobra, tu darmowe leczenie. Słucham głosu Elun. Właśnie, chodźcie tutaj wszyscy. Tutaj jest leczenie. No i git. To teraz co, wpadamy tutaj? Nie, bo siatką złapią znowu. To co ja robię teraz, to nazywa się harassing, czyli nękanie. Tak na przykład w StarCraftie robi się za pomocą zergów, którzy latają, hydralisków. Nie, jeszcze inaczej to się nazywa. Nie, 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 nie. Zginie mi. Niestety. Dobra, trzeba zająć tą bazę drugą. Więc tutaj pomagam w obronie. Ziemia i ja to jedno. I tak. W takim razie, Malfurionie, odeprzyjmy ten atak. Oni nie mają za bardzo jak atakować, tylko Illidan atakuje. Okej. To mi się podoba. Pluję jadem. Dobra, odeprzemy atak. Polecimy się wyleczyć. Ty już leć. Nice. Okej. Dawaj, Malfurionie. W sumie wszyscy chodźcie. Tutaj, tutaj, tutaj. O. Zrobimy od razu drugą bazę. To jeszcze jeden ognik. Tutaj. No i pięknie. Trzeba bronić tego przejścia, bo oni tędy będą szli. Będą też nasyłali tych strzelających. Być może właśnie to sygnał, żeby zrobić więcej wieżyczek tutaj. Nie, powinny wystarczyć. Tylko trzeba mieć leczących. Mam już 6000 drewna, to nie potrzebuję dużo. O. Tak, będzie git. Za mało złota. Ja, za mało złota. Jesteście. No i tak. Mógłbym przenieść tamten budynek, ale to zajęłoby wieki. Tutaj będziecie wydobywali. Od razu będę potrzebował jakiejś ochrony, to chodźcie też. Tutaj to mogę od razu z tą trójką coś już zrobić. Nie mogę. Super, zginęły tooltipy. Zginęły marnie. Jak tam tutaj?
Wszyscy leczą. Okej. Okay. Aha. Właśnie. Dawaj, dawaj. Gwiazdy. O fu! Teraz muszę przejść. Dobra. Chodź. Leczymy, leczymy, leczymy. Wszyscy chodźcie tutaj, do leczonka. Tyrande. Pomóż. Bezczeszczą nasz święty Gaj. No super. Tyrande, chodź. A tutaj? Awesome. Dobra. Tą Lady trzeba, Lady Gagę, zabić. Oki. Leczcie coś, siebie, cokolwiek. Git. No, poradzimy sobie. Chodźcie jeszcze tutaj. Coś jest nie tak. Następnie tu. No dobra. I co? 0 złota. Cudownie. Wszyscy tutaj, wszyscy tutaj. Ziemia i ja to jedno. Jakieś wieżyczki i będę już się czuł jak w domu. Co jest? A, złota nie ma na reperowanie, super. Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Co znowu? Niewiele. Uspokojenie, wszyscy będą się cieszyć.